Spokój, dobro. Zaczynamy Adwent. I w tym roku, kiedy tak myślałem, zastanawiałem się i modliłem się, co jest ważnego na ten czas dla mnie samego, co może innego w tym Adwencie mogłoby być, to przyszło mi do głowy to, że Adwent kojarzy mi się zwykle z roratami, z lampionami, z... Tą całą taką bardzo piękną, tradycyjną otoczką związaną z tym czasem, która oczywiście sygnalizuje nam to, że przyjdzie Pan Jezus, że się narodzi, ale zdałem sobie sprawę, że być może bardziej dotyczy to jakichś przygotowań zewnętrznych, jakichś działań takich formalnych. To nie znaczy, że złych, to nie znaczy, że nieduchowych, ale jednak dotyczących przede wszystkim. Ustawiania, formowania, kształtowania pewnych okoliczności, tego, co jest dookoła nas, które powinny nas prowadzić, mnie prowadzić do zejścia głębiej, żeby odkrywać, czym jest czuwanie, czekanie, albo raczej bardziej nawet, kim jest ten, na kogo mam czekać, z którym czuwanie jest związane, ale to nie jest takie oczywiste, to nie jest wcale automatyczne. Nasze pięknie przygotowane kościoły, liturgie. Domy niekoniecznie jeszcze muszą oznaczać zmianę serca, a więc to, że serce czuwa. Co więcej, patrząc na, na siebie, widzę, że jest możliwe uspokoić siebie, dać sobie pewien spokój poprzez to, że widzę, ile już przygotowałem, ile zrobiłem, że tych rzeczy dookoła mnie i wieniec adwentowy, i pięknie przystrojone, przystrojone prezbiterium czy kaplica. Czy, czy jakieś dekoracje w pokoju, które będą cały czas moje myśli kierowały ku Panu Bogu, że to już mnie uspokoi? W tym sensie, że powiem sobie, no ok, ja już jestem gotowy, żeby być gotowy, już się przygotowałem, żeby czuwać. Ale czy to oznacza jednocześnie realne czuwanie? No właśnie, nie wiem. Boję się, że nie. I dlatego yy, chciałbym. Rozpoczynając ten adwent, podzielę się z Wami tym, co sam odkrywam i daj Boże, że też komuś będzie to przydatne, pomocne. Tym, co mówi do nas Kościół w pierwszą niedzielę poprzez Słowo. To jest oczywiste, że Słowo bierzemy jako podstawę naszego działania, naszego przygotowania się do, do przeżywania spotkania z Panem Jezusem, zresztą samo słowo jest już spotkaniem z Nim, ale w tym roku rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, rok B. Pierwsze czytanie jest takie powiedziałbym mało adwentowe, w znaczeniu niezbyt takie spokojne, liryczne, romantyczne. To jest fragment księgi proroka Izajasza, dość, który ma jedne z najtrudniejszych fragmentów tej księgi do przetłumaczenia z racji na... To są pewne problemy językowe, to nas tutaj nie za bardzo interesuje, ale, ale gdyby ktoś chciał pogłębić to, to, to faktycznie są tutaj pewne zdania w języku oryginalnym, które zostawiają bardzo dużo, można powiedzieć w cudzysłowie, zbyt dużo przestrzeni do, do tłumaczenia, w sensie jest, jest dużo możliwości tłumaczenia tych, tych, tych fragmentów i to może nam no, dawać troszkę kłopotów. Zawsze tłumacz musi wybrać, w jakąś stronę jednak pójść. To związane jest głównie z interpunkcją w języku hebrajskim. Ale spróbujmy sobie to pierwsze czytanie tak przeanalizować i zobaczyć, co ono mówi nam na ten dzisiejszy dzień. A jednocześnie też przecież dajmy sobie sprawę, że pierwsza niedziela Adwentu ustawia nam kierunek dążenia, bo kolejne niedziele będą już, powiedzmy, weryfikować nasz, Yy, naszą drogę adwentową, a, a początek, to wyruszenie jest kluczowe, żebyśmy nie pomylili kierunku, bo co z tego, że będziemy szli bardzo gorliwie, bardzo żwawo, będziemy nawet biegli na spotkanie Pana Jezusa, ale okazuje się, ale okaże się, że być może tej pierwszej niedzieli obraliśmy zły kierunek i zamiast pójść na, na wschód, gdzie on się pojawi, my idziemy na przykład na południowy zachód, ale gorliwie, oczywiście, szczerze, nawet nocą zasuwamy 36 kilometrów pięknie, no ale nie tam, gdzie on się pojawi. Więc to, ten wybór kierunku, decyzja, gdzie pójść, w jaką stronę, jest, jest niesamowicie ważna. I, I wierzę, że te dzisiejsze słowo, to dzisiejsze słowo daje nam y, ten... wskazówki, pozwala nam obrać właściwy kierunek. Zaczynamy, to jest 63 i 64 rozdział Izajasza, oczywiście fragmenty wybrane. Y, jak zwykle jest tak, że liturgia słowa troszeczkę Skraca oryginalny tekst, jakby usuwając z niego to, co nie, nie jest tutaj istotne. W tym sensie, że przez te, ten wybór chce uwypuklić, podkreślić dla nas znaczenie pewnej całości, którą wybiera. Więc to, to nie jest jakieś wyrzucanie Słowa Bożego czy, czy skracanie, tylko po prostu. Wskazywanie na coś, co, co w tych fragmentach wybranych jest ważniejsze i to składa nam się w pewną całość. Niemniej zerkniemy raz czy dwa do, do samego Pisma Świętego, żeby zobaczyć też ten, ten szerszy troszeczkę kontekst. Więc początek tego pierwszego czytania, jednocześnie pierwsze słowa dla nas na Adwent tegoroczny, ty Panie jesteś naszym ojcem. I to, to jasne skierowanie się Izajasza w stronę Pana Boga i nazywanie Go Ojcem, jest. Kapitalne, ponieważ ono na dzień dobry określa jasną relację. Nawet nie tyle, że określa Pana Boga jako ojca, bo co, co my tam możemy określić w Panu Bogu, ale raczej określa siebie, nas, Izajasza, tego, który się modli, bo to jest, to jest potężna modlitwa, to jest, to jest bardzo ostra modlitwa, te, te fragmenty Izajaszowe, więc określa nas jako dzieci. I tu cały nam się rozwija wachlarz yy, naszej zależności od ojca, bycia. Całkowicie związanymi, już nawet nie emocjonalnie, ale bo nawet dziecko sobie nie zdaje sprawy na początku, kiedy jest malutkie, z tych więzów emocjonalnych. One po prostu są, dopiero potem dziecko je odkrywa, umie je nazywać, ale, ale na początku jest związane z rodzicami w sensie takim, że wszystkiego od nich potrzebuje: jedzenia, przewinięcia pieluchy, podanie lekarstwa no, no wszystko, wszystko, zamknięcie okna, wywietrzenie. Yy, zawiezienie do lekarza, wszystko jest po prostu totalnie w rękach rodziców. Jeśli nie ma rodziców, dziecko umiera, jest, jest bezradne, jest bezbronne. Więc Izajasz na dzień dobry określa siebie, nazywając Pana Boga Ojcem, określa siebie jako dziecko: jestem dzieckiem i jestem bezradny. Potrzebuję Twojej pomocy. To jest wezwanie Pana Boga, ale jednocześnie to jest jeszcze ważniejsze nawet w tym, żeby uznać swoje zapotrzebowanie na Pana Boga. To jest ciekawe określenie. Zapotrzebowanie na Pana Boga. No mam takie, takie zapotrzebowanie i ono, jeśli jest prawdziwe, to kasuje wszystkie inne zapotrzebowania. To znaczy, w Tobie, Panie, mój Ojcze, odkrywam źródło wszystkiego, czego potrzebuję, co jest mi niezbędne. Nie tylko do, do, do życia wiecznego, nie tylko do spraw duchowych, tam tego, ale do wszystkiego, do, do, do tego, co dotyczy mojej codzienności. Czyli zapraszam Ciebie do każdego wydarzenia. Nie chcę już sam decydować, nie chcę się rozpychać łokciami w moim życiu, nie chcę być Bogiem w moim życiu. Ty, Panie, jesteś naszym ojcem, odkupiciel nasz, to Twoje imię odwieczne. Ty jesteś odkupicielem, tym, który ratuje, tym, który wyzwala. Nie ja siebie chcę wyzwalać. Chcę w tym Adwencie jasno postawić granicę mojej bezczelności, mojej arogancji. Która przejawia się w tym, że chce decydować, chce ustalać, którzy ludzie są źli, którzy są dobrzy, których nie cierpię, których zaakceptuję ewentualnie, o których, jeśli będę myślał, będę myślał z gniewem, będę miał żale i pretensje, nawet związane z rzeczami, które były wiele lat temu, już większość wszechświata o nich zapomniały, ale nie ja, ja pamiętam. Nie chcę tego robić, chcę postawić granicę swojej, ym, swojemu rządzeniu. Ty jesteś moim Panem, Ty jesteś moim Bogiem, i pozwól mi w tym adwencie mieć tę wolność słuchania Ciebie, przyjmowania Twojego zdania, Twojego punktu widzenia na wszystkie rzeczy, które mnie dotyczą. Powtarzam, nie tylko duchowe, święte, kościelne, ale każde, codzienne. Nie ma tej granicy obecności czy działania Pana Bożego, sakrum i profanum, w tym właśnie znaczeniu. Ona oczywiście jest w innym kontekście, ale tutaj. Dokąd sięga moc Pana Boga? No, nie tylko do granic drzwi kościelnych albo, albo drzwiczek tabernakulum, a dalej potem jest świat, gdzie już wiesz, Panie Boże, no inne prawa są, więc tu jakby łokcie rządzą i tu muszę ja sam decydować, bo ty jesteś zbyt dobry, taki wiesz, miły tego, haha, a tu jednak wiesz, twardej ręki, po prostu konkretu. To ja tu będę działał, a w sprawach takich na polu religijnym, duchowym, wiesz, modletwa, różaniec tego, to już wtedy oddam stery Tobie. Więc tu i Izajasz. Odrzuca takie fałszywe spojrzenie i jasno nakreśla te, te granice, linie, da, daje sobie, y, sam stawia, y, mówi, stop swojemu takiemu działaniu. I tu zaczyna się mocno zaskakująca. Strona tej, tego fragmentu modlitwy Izajasza, kiedy mówi: Czemu, o panie, dozwalasz nam błądzić z dala od twoich dróg? Tak, iż nasze serca stają się nieczułe na bojaźń przed tobą. Brzmi to troszeczkę jak zarzut, albo przynajmniej jak wyrzut skierowany do pana Boga. Dlaczego pozwalasz nam błądzić? Ale oczywiście nie ma tutaj nic z przypisywania winy panu Bogu, że to jest twoja wina, że ja błądzę z, daleka, z dala od ciebie, że moje serce stało się twarde jak kamień. Swoją drogą. Dobrze jest zobaczyć sobie w katechizmie, skąd się bierze zatwardziałość serca. Złośliwi mówią zatwardzenie serca, ale właściwie skutek jest podobny. Jak serce ma zatwardzenie, to nie może normalnie funkcjonować. Ale ta zatwardziałość serca, czyli stawanie się kamieniem, który jest w tym akurat kontekście jest to jest obraz kogoś, kto jest nieczuły, kto staje się twardy, surowy, czyli bez miłości, kto potrafiłby zabić swoim działaniem, tak jak rzucamy kamienie, żeby kogoś ukamienować. W tradycji biblijnej pamiętamy, że to był jeden z, jedna z form wykonania wyroku śmierci, zabicie kogoś przez rzucanie na niego. Kamieni, tak długo aż umrze, I, i jednym z kamieni, które leci tam, żeby zabić, jest Twoje serce. Twoje działania wobec drugiego człowieka bez miłości to jest kamienowanie, to jest mordowanie, zabijanie. I, i, i jeżeli Twoje serce staje się kamieniem, to nie możesz zatrzymać tego procesu: to znaczy kamienowania ludzi, traktowania ich bez miłości, traktowania ich jak. Jak śmiertelnych wrogów, jak, jak kogoś, komu należy się kara śmierci. Więc <laughs> Izajasz przez te dwa słowa błądzimy i serca nasze stają się zatwardziałe. To są bardzo, bardzo surowe określenia. On mówi nie tyle, że to Pan Bóg jest winny tej sytuacji, ile że rozumie, że Pan Bóg. Odpowiedział, to jest jego reakcja na zło, którego dokonaliśmy, i na nasze kurczowe trzymanie się zła, naszych wyborów, naszych planów, których z Panem Bogiem wcale nie przegadaliśmy, nie, nie kontro, konfrontowaliśmy z Nim, nie pytaliśmy Go o zdanie, Więc trzymając się kurczowo naszej linii takiego działania, bo idziemy jak ruski czołg, Pan Bóg po prostu daje nam no w cudzysłowie pewną wolność w tym, w tym wyborze, w tym działaniu i ona, ta wolność doprowadza nas do tego, że błądzimy z dala od Twoich dróg, a nasze serca stają się nieczułe na bojaźń przed Tobą. Błądzić z dala od dróg Pana, to, to jest też troszeczkę obraz, który odwołuje nas do raju. Adam i Ewa odchodzą z raju nie dlatego, że Pan Bóg ich wyrzuca w porywie gniewu, który za pięć minut się uspokoi Pan Bóg wie: ja, co ja zrobiłem, przesadziłem, no po co ja tak reagowałem, nie? Tylko to, że oni odchodzą z raju, to zaraz jeszcze powiemy później o tym, jest skutkiem ich działania. To jest ich wybór, który nie, nie jest przypadkiem. To też nie jest jakaś chwila nieuwagi, jakieś tylko działanie na poziomie samych emocji, samych odczuć. To, to, w to jest głęboko zaangażowana wola, która jest świadoma i wie, co robi, która ma. 500 razy możliwość wycofania się, zreflektowania: co ja robię, co ja robię, co ja gadam? Nie, to nie tak, powinienem wrócić. I Adam i Ewa tego nie robią oni wchodzą w swój grzech bardzo konkretnie, bardzo głęboko, zatrzaskując za sobą drzwi relacji z Panem Bogiem, i obrazowo widzimy to w tym ich odejściu z raju. I Zajasz już opisuje te skutki. Dlaczego dozwalasz nam błądzić? Czemu nie reagujesz? Czemu nie, nie, nie wlewasz swojego miłosierdzia na, na te sytuacje? Tu jeszcze malutkie odniesienie do tego zatwardziałego serca, bo tu jest użyte bardzo ciekawe słowo. Nasze serca stają się nieczułe, nabojaż no przed tą, ale tu chodzi o tą zatwa, zatwardziałość. Zatwardziałość. Tu, najczęściej jest używane jedne słowo, a tutaj jest tylko. U Izajasza to słowo pojawia się raz i jeszcze tylko jeden raz w Starym Testamencie pojawia się to słowo w Księdze Hioba, 39 rozdział w 16 wersecie, kiedy Pan Bóg, to, to już jest końcówka Księgi Hioba, kiedy Pan Bóg przemawia i mówi tutaj o strusiu. Tak trochę ciekawie się robi, struś nagle nam wyskakuje, struś pędzi wiatr. Właśnie i Pan Bóg określając strusia mówi mu, mówi o nim, że... On w sposób, jak, jak traktuje swoje dzieci. Yy, swe dzieci traktuje jak obce. Tu, to jest tam wcześniej nawet. Jaja swe rzuca na ziemię, ogrzewa je w piasku, zapomina, że można je zdeptać lub że zniszczą je dzikie zwierzęta. I teraz 116 werset. Swe dzieci traktuje jak obce. Jeszcze inne tłumaczenie mamy tutaj. Mówi nam, szorstko traktuje swe dzieci jak cudze. To jest właśnie to słowo. Traktować jak cudze. Jakby no nie, nie poznawać, nie, nie, nie widzieć, od, odrzucać. I tak nasze serce traktuje Pana Boga. To, to, jest, to jest słowo o wiele mocniejsze, ostrzejsze niż taka zatwardziałość serca, która pojawia się wielokrotnie w Starym Testamencie, kiedy Pan Bóg mówi o zatwardziałości serca swojego ludu. Więc to jest, to jest bardzo poważna rzecz. I Zajasz rozpoznaje. Tragiczną kondycję ludzkiego serca. Dlaczego pozwalasz, aby tak było? I, i tu jeszcze właśnie to, to słowo, ta, to słowo zatwardziałość serca, ono, bo możemy pytać, nie? Dlaczego? Ale jak Pan Bóg dozwala, żeby moje serce było zatwardziałe? No jak? No to niech to zmieni. Ale tu mamy odpowiedź. Nie, nie, nie będziemy tego rozważać, bo to już i tak. Ja drugie zdanie mamy dopiero pierwszego czytania, a ja już trzy godziny chyba gadam. Więc. <laughs> Ale to jest na pewno na, 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 może na Wielki Post, na ciekawą katechezę. Tu odnosi nas to w oczywisty sposób do zatwardziałości serca faraona. Tam mamy takie trzy określenia, czy trzy podejścia do tego, jak serce faraona się zatwardzało. Pamiętacie, w momencie, kiedy Izraelici chcą, chcą wyjść, z Egiptu, żeby oddać Panu Bogu chwałę no i proszą Faraona o pozwolenie, a on mówi nie i Pan Bóg mówi, że ja zatwardzę serce uczynię serce Faraona twardym i to brzmi tak, jakby Pan Bóg tak arbitralnie, zewnętrznie, dobrego fajnego Faraona zepsuł nie? że Faraon był fajny gość to dałoby się z nim dogadać generalnie ale Pan mówi, nie, nie, ja zatwardzę jego serce i potem go zabiję za to, sprawdzę czy ma serce zatwardziałe, jak ma zatwardziałe to go zabiję no nie jest tak oczywiście, to chodzi o tam, tam są trzy punkty widzenia trzy, trzy drogi rozumienia tego tej zatwardziałości serca faraona, ale tam to słowo użyte jest jakby delikatniejsze, tutaj u to, to słowo hebrajskie jest jeszcze mocniejsze więc do faraona z pewnością w przyszłości jeszcze wrócimy kolejne zdanie, odmień się przez wzgląd na twoje sługi, tutaj to słowo odmienić, ono mo możemy je tłumaczyć też jako y Odwróć się albo, albo powróć, wróć. I tu też jest, to jest zaskakujące słowo, bo ono bardzo często pojawia się w ustach Pana Boga w odniesieniu do swojego ludu, do, do, do grzeszników, żeby, żeby wrócili do Niego. I tutaj Izajasz odwraca to wszystko i mówi do Pana Boga: Ty się nawróć do nas, nie? Oczywiście nie, nie w znaczeniu takim złym, że my jesteśmy bogami czy coś, tylko, tylko w tym sensie, że. Zmień się, zmień swoje nastawienie do nas i ratuj nas, bo bez ciebie jesteśmy, jesteśmy nikim. Zaraz użyję tych, tych bardzo ostrych yy, obrazów opisujących naszą kondycję. Więc to jest to, to, użycie tego słowa, powróć do nas, jest, ja bym powiedział, ono podkreśla naprawdę wagę, tą poważność sytuacji i głębię modlitwy Izajasza. Yy, jak on modli się z całego serca, całym sobą, jakby wszystko rzuca na szale. To nie jest klepana modlitwa, to nie jest odmówienie modlitwy. Ostatnio, no, jakiś czas temu taka bliska mi osoba prosiła mnie o odmówienie z nią y, nowenny do Judy Tadeusza, tam była pewna sprawa i ja mówię, no jasne, oczywiście, zaczęliśmy i ja wymiękłem na czwartym dniu. Odpadłem w sensie takim, no trochę zapomniałem, trochę tam się źle czułem i jakoś tak, no nie chcę się usprawiedliwiać, ale po prostu nie odmawiałem tego i y, 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 Jakoś dzień wcześniej jeszcze odmówiłem, i to było trochę właśnie takie, no bo muszę, nie? Bo tam nie, nie czytałem tego. I teraz, kiedy ta osoba zadzwoniła i pytała, jak tam nowenna, ja nie zapomniałem, nie? Ta osoba mi, dobra, już się wszystko skończyło, ale proszę cię, żebyś jeszcze nadrobił to, nie? Pan Bóg ma swój czas, swoje tego, więc. No okej, okay. i ja, ja kiedy na nowo znaczy od tego dnia, kiedy przerwałem to, zacząłem odmawiać. Ale, ale już z takim przestraszeniem, nie, z takim wstydem, i zacząłem czytać te teksty naprawdę sercem. I po prostu otworzyły mi się oczy, jakie cudowne rzeczy tam są, jak, jak, jak głęboko można wchodzić w modlitwę, kiedy rzeczywiście. Mówimy sercem. To dotyczy rzeczy, których znamy, bo to są teksty, których ja nie znam. W sensie takim, no, kiedyś tam je czytałem, ale nie, nie, nie noszę ich w pamięci, prawda? Ale to dotyczy te, też tekstów, które znamy dobrze. Ojcze nasz, zdrowaś Maryja, chwała Ojcu. To święci mówią, Faustyna czy święta Dżemma, że nie mogli odmówić chwała Ojcu do końca, bo po prostu im uciekali gdzieś w kosmos, nie do, do Pana Boga, że zaczynali o nim myśleć, rozmyślać i to y, tak głęboko wciągała ich ta króciuteńka modlitwa. No, więc to takie malutkie y, odniesienie do tego, y, tej głębi modlitwy Izajaszowej w tym, w tym fragmencie. Tutaj dalej mamy cudowny fragment Obyś rozdarł niebiosa i stąpił. No, oczywiście jest związane z, z tym myśleniem starożytnych o niebie, że jest jakaś zasłona w niebie, którą, y, żeby Pan Bóg mógł do nas dotrzeć, trzeba rozedrzeć i i, i, I to słowo rozedrzeć jest, jest mocniejsze niż otworzyć. To jest takie no wyjątkowe miejsce tutaj w tym, w tym fragmencie. Rozedrzeć niebo. Mamy do, dość podobne, ale jednak niedokładnie te same określenia w psalmach czy, czy też powiedzmy w Ewangelii, gdzie jest mowa, że otwarło się niebo i Duch Święty stąpił w postaci gołębicy w czasie chrztu Pana Jezusa, ale tam są te określenia bardziej delikatne, takie mniej porywcze można powiedzieć. Tutaj Izajasz wzywa Pana Boga, czy, czy, czy modli się, żeby tak się stało, żeby rozdarł niebo, żeby jakby no, w cudzysłowie nawet niszczył wszystko po drodze, żeby tylko dojść, przyjść do, do swojego ludu. I zatrzęsłyby się przed Tobą góry. Tutaj też w warstwie językowej jest odniesienie do, do Synaju, oczywiście, kiedy Pan Bóg objawia się swojemu ludowi, który wyszedł z Egiptu, i to przyjście Pana Boga, objawienie się go, ono pociąga za sobą reakcję natury pojawia się ogień, pojawia się dym grzmoty, huki, te hałasy niebiańskie pojawia się też no, no, drżenie gór tak jak pamiętacie też przy tej wizji, którą ma Eliasz, kiedy kryje się w grocie, prawdopodobnie to jest ta sama grota, w której też i, i, i był Mojżesz też potem, kiedy Pan Bóg przechodzi kiedy prosi go Mojżesz o, o interwencję tu jest ta Podobna prośba o interwencję, o, o to, żeby Pan Bóg się objawił. Po co? No po to, żeby Jego przyjście, nawet tak przerażające, żeby zatrzęsły się góry, żeby poruszyć nasze serca. Izraelici wtedy byli przerażeni, na, kiedy Pan Bóg objawia się na Synaju. Odkry, odkrywają moc Pana Boga i, i, i być może Izajasz prosi o coś podobnego. Ukaż swoją moc, żebyśmy, żeby nasze serce się poruszyło, tak jak te, te, te skały, jak góry, żeby się zatrzęsły żebyśmy wreszcie zaczęli zwracać na Ciebie uwagę, żebyśmy przestali żyć tak, jakby Ciebie nie było, wyznawać Ciebie tylko z jednej strony w Kościele, a potem na co dzień żyjemy po swojemu. Więc to wołanie o rozdarcie niebios jest bardzo dramatyczne i, i, i wiemy, że Pan Bóg odpowiada, rozdziera niebiosa i wstępuje Duch Święty, osłaniając Matkę Najświętszą i y, y, poczyna się nasz Pan Jezus Chrystus. To jest odpowiedź Pana Boga na tę modlitwę Izajasza, modlitwę całej ludzkości. Wołanie o ratunek o, o, o interwencję, ingerencję Pana Boga w nasze życie. Idziemy sobie dalej tak, już przeskakując, co nieco, bo nie zdążymy nigdy w życiu, do czwartej niedzieli nie zdążę tego wszystkiego omawiać. No i tu dochodzimy do momentu najbardziej chyba takiego dotykającego naszego serca, kiedy Izajasz mówi już o nas bezpośrednio. Oto ty zawrzałeś gniewem, bo grzeszyliśmy przeciw tobie od dawna i byliśmy zbuntowani. No tu już, tu już jest jasna sprawa, że dotyczy to naszego grzechu. Jest nasz grzech powodem całej sytuacji. I tutaj są, jest kilka takich obrazów jakby wziętych z życia po prostu, Mówi Izajasz, my wszyscy byliśmy skalani. Dosłownie, możemy to przetłumaczyć jako nieczyści, i, i od razu nam się kojarzy tutaj kwestia trądu, czyli to, że osoba, która była chora na trąd, była no, od już początku, kiedy prawo zostało to dane Mojżeszowi. Przez cały Stary Testament, aż do nowego, kiedy, kiedy osoby chore na trąd nie mogły przebywać w miejscach publicznych i musiały wołać na widok osoby zdrowej nieczystnie, nieczystnie, że uwaga, hello, jestem chory, nie, nie zbliżaj się do mnie. Więc jakby ten dystans społeczny trzeba było zachować. To, to, to nie jest, okazuje się, nic aż tak nowego. Tam było to oczywiście bardziej dramatyczne, wszystko. Więc jakby te, te, to słowo Izajasza wszyscy byliśmy nieczyści. To znaczy, musieliśmy trzymać się z dala od Ciebie, nie mogliśmy stanąć przy Tobie ze względu na naszą nieczystość. Nieczystość nie jest czymś formalnym, nie jest czymś tylko w warstwie językowej. To, to jest rzecz fizycznie istniejąca, mająca swoje skutki namacalne. Nieczystość, czyli nasz grzech, nasze wybory, decyzje odsuwające Pana Boga, nie biorące Go pod uwagę, ma to konsekwencje w Twoim życiu. To tworzy w Tobie przekleństwo, tworzy w Tobie sytuacji, okoliczności, które Ciebie niszczą, dotykają Twojego serca, zabijają Ciebie, niszcząc Twój pokój, zżerając y, Twoją ufność, nadzieję, sprawiając, że jesteś bardziej osobą podatną na bycie zranioną, bycie rozczarowaną. To, to, to wlewające się w serce poczucie, że nie jesteśmy kochani, nic nie warci, że nic nam nie wychodzi, nic nie umiemy zrobić, że wciąż brakuje nam czasu, staramy się, a tu po prostu nic nie wychodzi. To wszystko jest skutkiem. To, to są skutki, konsekwencje naszego grzechu więc to sprawia, że nie możemy przybliżyć się do Pana Boga, nie możemy mieć z Nim, z nim głębokiej relacji która nas nakarmi, która nas uspokoi tak jakby matka opiekowała się dzieckiem które jest bardzo chore i wymaga opieki z odległości 5 metrów no karmiłaby je, nie wiem, rzucając mu jedzenie nie, jak dziecko złapie to ma, jak nie to nie przytuli, przy, przytuli go jak na 5 metrów nie, go ukołusze do snu więc Grzech to w nas sprawia, że jesteśmy oderwani od ramion Pana Boga. I to nie jest Jego decyzja, to nie jest Jego wina, to nie jest, to, to nie jest Jego kara, którą on, którą on wymyśla dla nas. To jest skutek naszego grzechu i zaraz Izajasz będzie mówił o tym coraz więcej. Więc byliśmy wszyscy nieczyści. nieczyści, nieczyści, nieczyści. I jakby wołamy do Pana Boga: Jestem nieczysty, trzymaj się ode mnie z daleka, nie, nie mogę przyjść do Ciebie. To jest wołanie. Dramatyczne. To zwołanie po prostu totalnie ze łzami w oczach. Panie Boże, jestem nieczysty, nie mogę przyjść do Ciebie i nic już nie mogę zrobić. Wszystkie nasze dobre czyny były jak skrwawiona szmata. To nie chcę już o tym mówić za dużo, ale najczęściej ta skrwawiona szmata odnosi nas do do, do jakiejś, jakiegoś materiału, powiedzmy, który jest zabarwiony krwią miesięczną kobiety. No, wszystkie wypływy z ciała ludzkiego, to mamy w Księdze Kapłańskiej, do, dokładnie chyba w szesnastym rozdziale, już nie pamiętam, określone, że wszystkie wypływy z ciała ludzkiego są nieczyste z racji na nieczystą naturę. Więc tutaj też to, to, to by nam sugerowało, że zresztą w wielu miejscach nieczystość Rytualna jest związana z, z miesięcznym krwawieniem kobiety, więc to by określało, że ta, ta skrwawiona szmata, no, jest kolejną formą nieczystości. Tak jak przed chwilą, byliśmy wszyscy skalani, wszyscy byliśmy nieczyści. Tak i tutaj, chociaż też można by tłumaczyć to, to komentatorzy. To właśnie mówię, nie chcę o tym za, za dużo mówić, bo, bo to nie jest akurat istotne, ale jako taką ciekawostkę, że komentatorzy mówią, że niejednoznacznie nie, nie wcale jest tutaj odniesienie do, do y, krwawienia miesięcznego, dlatego że samo słowo, y, z którego się wyciąga to określenie, ono bardziej kieruje nas po prostu do upływu czasu i, i, jedno, i równie dobrze można byłoby zrozumieć to jako. Jako materiał zużyty, coś, co już w ogóle się nie nadaje do użytku, ale jednak z pewnym zabarwieniem tego, że jakiś kontakt czy jednak użycie tego materiału oddzieli nas od Pana Boga. Czyli jakaś tam forma nieczystości z tym związana jest, ale na pewno jest to obraz bardzo mocny, taki no, poruszający. No i potem my wszyscy opadliśmy jak, jak zwiędli, jak liście, a nasze winy poniosły nas jak wicher. Oczywiście obraz liści, które są unoszone przez wiatr jest, jest skrajnie jasny i czytelny. W tym do, dokładniej chodzi tu o to, że liście nic nie są w stanie poradzić na wiatr, nie są w stanie się przeciwstawić. Teraz w, w listopadzie widziałem drzewo, które tak spoglądałem sobie na co dzień... Miłożą Japoński, bardzo piękne liście, ma w ogóle cudownie wygląda, zmienia kolory na jesień, ale, ale przyszedł jeden dzień, kiedy, kiedy to drzewo straciło wszystkie liście, zostały chyba dwa listki, może na, na gałęziach, i potem wiatr rozniósł te liście po okolicy, więc liście nie są w stanie przeciwstawić się, kiedy przyjdzie mocny wiatr, kiedy też przyjdzie mróz, one po prostu umierają, odpadają. I to, co jest zaskakujące w tym, co mówi Zajasz, że ten wiatr, on porównuje do naszych win. A nasze winy poniosły nas jak wicher, czyli nasze winy, moje nieprawości, skutki moich działań są wiatrem, na który ja już nic nie potrafię poradzić, nie potrafię go zatrzymać, nie potrafię mu się przeciwstawić. On będzie nosił mnie gdzie chce, już nawet nie moja wola, nie moje decyzje, kiedy moje serce stanie się zatwardziałe, już przestanę szukać Pana Boga. To jest dramat grzechu, że my odsuwamy się od Pana, Pana Boga krok po kroku po kroku i przychodzi taki moment, kiedy, kiedy nie potrafimy już sami nic zrobić, nie potrafimy sami wrócić. I to w tym, w tym fragmencie niesamowicie nam yy, mocno się pojawia. Staram się już teraz skracać, mówić troszeczkę szybciej. Yy, I to jest dalej mówi, że nikt nie wzywał Twojego imienia, nikt się nie zbudził, by chwycić się Ciebie, no bo byliśmy już bezradni jak liście, już nas tu nie było, byliśmy gdzieś zwiani. I, i najmocniejsza rzecz dla mnie w tym czytaniu to jest to zdanie, bo skryłeś Twoje oblicze przed nami i oddałeś nad, nas w moc naszej winy pamiętajmy, że nasze działania y, mają skutki czyli oddałeś nas w moc naszej winy to nie jest działanie gniewu Pana Boga to nie jest tak, że ja robię coś co no, nie wyszło mi do końca, ale nie było takie złe i Pan Bóg się wkurzył i dał mi teraz potężną karę za to nic z tego Pan Bóg po prostu oddaje nas w ręce naszych nieprawości, czyli skutków naszych działań. I to bardzo ogólnie, to ja, ja nie wykładam tutaj teologii teraz całej, to jest pewien wycinek, ale ogólnie możemy nazwać to sprawiedliwością, że Pan Bóg składa na nas skutki naszych działań. Miłosierdzie będzie natomiast polegało na tym, że Pan Bóg będzie odsuwał od nas skutki naszych grzechów, jakby będzie stawał między nami, będzie powstrzymywał to, co myśmy naprodukowali swoim działaniem. I, 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 I w sposób naturalny to działanie powinno spaść na nas, ale on to bierze na siebie. Ale to, to jest miłosierdzie, czyli działanie ekstra, można byłoby powiedzieć. Ekstra w stosunku do tego, co my robimy, ponieważ my działamy bez miłosierdzia w stosunku do ludzi. Karamy ich natychmiast, karzemy ich natychmiast naszymi osądami, które często wypowiadamy, no nie wobec może ludzi tych bezpośrednio, ale gdzieś tam za plecami. Więc my dokonujemy sprawiedliwości, która i tak jest kaprawa, i tak jest zwichrowana, ponieważ nie widzimy całości. My widzimy jakieś fragmenciki, nasze oceny są bardzo mocno. Zatrute naszymi emocjami, naszym strachem, zazdrością, niechęcią, czyli naszym grzechem, krótko mówiąc, więc my nie widzimy jasno. Ale mimo tego, że jesteśmy na pół ślepi, uznajemy się za tych, którzy są w stanie wiem, prowadzić okręt albo, albo nawigować tam gdzieś, albo, albo wykonać bardzo skomplikowaną operację. Ja mam tylko jedno oko sprawne i ono i tak ledwo widzi, ale ja ci zoperuję serce, bracie, daj. Bo wyjmę ci to, to, tą twoją drzazgę z oka. Nie? Ja sam nic nie widzę, ale daj, ja, ja tu będę robił takie rzeczy. I y, ponieważ my tak działamy, to, to my żądamy sprawiedliwości nieustannie, nie? ale takiej po naszemu, nie, 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 nie tej uczciwej, opartej na, na prawdzie, tylko na żądamy sprawiedliwości opartej na naszym punkcie widzenia. I Pan Bóg mówi, okej, okay, to ja będę tak może działał wobec ciebie i teraz kiedy Pan Bóg tak działa... I zakrywa przed nami swoje oblicze miłosierdzia, to nagle wpadamy w panikę. Oddałeś nas w moc naszej winy. Czyli, jeśli w Twoim życiu pojawiają się jakieś problemy w sensie trudności, yy, nic ci nie wychodzi, to tamto siamto, no to, to potrzeba nawrócenia, to potrzeba powrotu do Pana Boga, potrzeba odkrycia Jego jako ojca, jako to, to było na samym początku, już nie, nie, rzeczywiście nie mówiliśmy o tym, ale. Kiedy mówi Izajasz w pierwszym zdaniu, ty Pan jesteś naszym ojcem, to, to w tekście oryginalnym tam jest nie Abraham, nie Jakub, są na, jest, to jest nasz ojciec. Chociaż pamiętamy, Żydzi w, w sporze z Panem Jezusem będą mówili, mamy Abrahama za ojca. Ale tu Izajasz mówi, nie, nie, to nie oni nas rodzili, chociaż oni nas zrodzili, jako nasi przodkowie, ale, ale to jest tylko zrodzenie y, to, to fizyczne. A ty jesteś Boże naszym ojcem, ja jestem dzieckiem, ty jesteś Panem. I, 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 i ratuje tutaj jakby całą sytuację Izajasz mówiąc znowu, wracając do tego, jesteś naszym ojcem. A my jesteśmy gliną, a Ty naszym twórcą. Jesteśmy dziełem rąk Twoich. Więc to jest na koniec tego bardzo dramatycznego fragmentu tej modlitwy: określenie siebie, może bardziej nawet samego serca, jako gliny. Ta, z, z taką nadzieją, że moje serce jednak nie jest kamieniem do końca. Tam był ten obraz, nie tego stwardnienia serca, tego, tej zatwardziałości. Tutaj mówi, zawsze nie, moje serce, Panie jest jeszcze gliną, możesz jeszcze ukształtować. Błagam, zacznij, zacznij działać, zacznij moje serce na nowo yy, modelować, formować według Twojego planu. Zgadzam się na to i otwieram moje serce na Ciebie. Oddaję Ci przestrzeń mojego życia, proszę, działaj. Yy, jestem gliną, Ty jesteś twórcą. Zmieniaj moje serce tak, jak chcesz. Pozwalam ci robić, co chcesz w moim życiu. Wyrzekam się praw do czegokolwiek w moim życiu. Oddaję ci moją wolę, oddaję ci moją przeszłość, moje plany, moje marzenia, moją pamięć, moją całą moją przyszłość. Wszystko składam w Twoje ręce, ręce yy, gliniarza, tego, który, który będzie mnie kształtował. Po, poddaję się całkowicie Tobie. To jest ta fantastyczna modlitwa i Izajasza na początek Adwentu, która. Mówiąc tak, już w skrócie, jednym zdaniem określa pozycję, kto jest kto, kto, ym, ym, kto jest Bogiem, a kto jest stworzeniem. I yy, już króciuteńko tylko, yy, u, u świętego Pawła mamy przypomnienie w drugim czytaniu, w tym fragmencie z pierwszego listu do Koryntian, że myśmy otrzymali wszystko, rzeczywiście, że Pan Bóg udziela nam miłosierdzia, że Pan Bóg reaguje, odpowiada na tę modlitwę Izajasza, która jest modlitwą całej ludzkości, każdego serca. Więc Pan Bóg odpowiada na to, i mówi: Paweł, że nie doznajecie bracia żadnej, braku żadnej łaski, oczekując zbawienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. No i już tu zapowiada to oczekiwanie, o którym jest więcej w Ewangelii. I tu w Ewangelii mamy tę króciutką przypowiedź Pana Jezusa z Ewangelii Marka o człowieku, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, tam wszystko tego rozdawał, i kiedy Jezus mówi, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy, kiedy gospodarz Pan domu przyjdzie, z wieczora, czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. Tu mamy ten podział czasu, podział nocy rzymski, Żydzi troszkę inaczej dzielili. Tutaj Pan Jezus odwołuje się do liczenia, odmierzania czasu, który stosowali Rzymianie na, na te cztery, cztery pory po, po trzy godziny. I Najprawdopodobniej w takim normalnym życiu, życiu realnym, pan wróciłby prawdopodobnie wtedy, kiedy byłoby widać drogę. Czyli jakoś pewnie no, może nad ranem, czy przed zmierzchem. Raczej w nocy nie podróżowano z racji no, niebezpieczeństw, które, które się czaiły. Czy to dzikie zwierzęta, czy to jakieś rabusie. Więc można, to, to jest pewne niebezpieczeństwo takiego myślenia. Y, czy takiego reagowania intelektualnego, próbowania przetłumaczenia tego, co mówi Pan Jezus na swoje, nie, że mówi nie wiecie, kiedy Pan do y, domu przyjdzie, z wieczora, czy wtedy mówię, no tak, ale w nocy nie przyjdzie, bo w nocy nikt nie podróżuje, to nie, musiał mieć jakąś sporą obstawę, żeby, żeby się nie bać dużo światła, tego, tam, ale on tyle nie miał, więc coś, nie, nie, to w nocy nie wróci, nie, więc okej, okay, noc mogę wykluczyć z mojego czasu oczekiwania, teraz dalej, wiesz, rano, czy wróci, no nie, bo też bym musiał kawałek na pewno nocą iść, żeby rano wrócić do domu, więc pewnie wróci w południe, no nie wcześniej, nie, i tak możemy sobie w życiu duchowym wszystko ustawiać, nie, pozostawiając coraz więcej przestrzeni dla siebie, dla własnej woli, dla własnych działań, próbując Pana Boga racjonalizować, w tym sensie, że przypasowywać Go do, 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 do nas samych, jakby Pan Bóg dał się jakoś kształtować, modelować, tak jakby to on był gliną, a ja bym był twórcą. Więc Jezus mówi: "Uważajcie na to. Czekanie czy bycie y, czujnym, czuwajcie, czuwajcie, czuwajcie." To mówi y, cztery razy używa tego określenia pan Jezus, to znaczy, że ono jest niesamowicie ważne. To czuwanie nie oznacza rozumienie czy szukanie momentu, kiedy pan przyjdzie. Czuwanie raczej jest jest y, po prostu pragnieniem, chęcią spotkania. Tak można było określić. Czuwać, chcieć spotkać. Oczywiście różne mogą być powody, może to być strach, jak powiedzmy, wiem, że jakieś wojsko może w nocy zaatakować, więc, więc czuwam też, nie? Ale, ale tutaj mówimy o, o czuwaniu związanym ze spotkaniem z osobą bliską, z kimś, kogo chcę zobaczyć, więc czuwanie będzie byciem gotowym. Nie w znaczeniu, że, bo, bo zobaczcie, że Pan Bóg. Czuwanie to nie jest coś ekstra, coś co dodajemy do naszego życia, czyli jakaś rzecz, kolejna zewnętrzna. Czuwanie jest formą działania, czyli robienia tego, co robimy, naszych obowiązków, ale z nakierowaniem na Pana Boga, czyli ten Pan zostawił dom. Powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czyli nie, nie, nie oznacza to, że, że wszyscy mieli teraz siedzieć przed domem i wyglądać pana. Każdy miał robić to, co robi, ale. Z, z tą różnicą, że mieli czuwać, robiąc to, co robią być może tutaj oznacza to konkretnie też po prostu dobre wykonywanie wszystkiego, bo za minutę przyjdzie par i zapyta, nie, jak to robiłeś, czy robiłeś to z miłością z pragnieniem spotkania mnie, czy na odwal, żeby za chwilę mieć czas dla siebie, nie, żeby, żeby, żeby zająć się sobą yy, czyli czuwanie nie będzie próbą odkrycia, kiedy Pan przyjdzie, to nas nie obchodzi znaczy bardzo obchodzi, ale nie, nie w sensie intelektualnym, nie w sensie matematycznym, kiedy dokładnie, wyznaczanie tej pory, kiedy on może, może powrócić, tylko, tylko bycie gotowym na spotkanie, no zawsze, bo chcę go spotkać, bo, bo, bo to jest moje pragnienie: czuwać, czyli chcieć zobaczyć, chcieć spotkać. I niech ten adwent będzie no, te, też zabarwiony przez tę modlitwę dramatyczną, bardzo mocną, ale piękną, niesamowicie piękną, i Zajasza, niech będzie. Chęcią przemiany, czyli stania się tym, kim chce mieć nas Pan Bóg, żeby nas mógł modelować tak jak glinę, żebyśmy nawiązywali z nim bliską relację, żebyśmy pamiętali, że dał nam wszystko, czego potrzebujemy, że użył swojego miłosierdzia wobec nas i to jest nasz jedyny ratunek, nasza nadzieja, i, i, i że mamy poprzez czuwanie, poprzez chęć spotkania z nim zmieniać się, żeby nasze serce stawało się. Piękne, miejscem, do którego On, kiedy nadejdzie, będzie mógł wejść. I na koniec jeszcze uf, kilka słów dosłownie takich informacji. Mianowicie w tym tygodniu spróbujemy zrobić, jeszcze dokładnie nie wiem, czy to się uda, więc tym bardziej nie wiem kiedy, ale spróbujemy zrobić uwielbienie z modlitwą o uwolnienie. Spróbujemy zrobić też, a nie, rozpoczęły się rekolekcje adwentowe na naszym kanale Franciszkanie TV, które prowadzi po raz kolejny ojciec Michał Nowak. Słuchać i być posłusznym. Audire et obedire. Bardzo zapraszam, żeby tych rekolekcji słuchać codziennie. One są, odcinki będą codziennie od dzisiejszej niedzieli aż do 25 grudnia, włącznie, czyli już poza adwent nawet te rekolekcje sięgają. W najbliższy weekend, 4-6 grudnia, mamy rekolekcję przez Ciemną Dolinę. Tak się złożyło, że te rekolekcje będą nie tylko, to są rekolekcje w internecie, na platformie Zoom, nie tylko tak jak było do tej pory dla osób, które jakoś się tak zgłaszały, ale też jest kilka parafii, które, które poprosiły o możliwość udziału, traktując te rekolekcje jako rekolekcje adwentowe, więc zachęcam, kto z Was chciałby wziąć udział. To są rekolekcje, doty, to są trudne rekolekcje, dotyczące naszej relacji z Panem Bogiem, Omawiamy Psalm 23, bardzo piękny i taki śliczno-spokojny, ale on okazuje się, że jest pewnym drogowskazem, pewną mapą podróży przez życie duchowe. Pokazuje on nam, jak działa Pan Bóg w sposób bardzo zaskakujący. W sposób taki, że jeśli nie wiemy, że to on, to nie odkryjemy, że to on. Czyli jakby trzeba się tego nauczyć. Automatycznie to nie przychodzi. Y, m, trzeba go poznawać Pana Boga jego sposoby działania bo, bo nasze myślenie o Panu Bogu jest, jest bardzo często fałszywe bardzo często dajemy się oszukać tak jak, jak diabeł oszukał w raju Ewę mówiąc, że Bóg was nie kocha bo zabronił wam, proszę bardzo, jeść owoców z tego drzewa więc my często tak myśląc o Panu Bogu nie rozpoznajemy jego działania i dajemy się przestraszyć wycofujemy się, uciekamy, odchodzimy od niego sami bo mówimy, to niemożliwe, czemu Bóg to dał, z jakiej racji tak zrobił i o tym wszystkim będziemy mówili w, w tych rekolekcjach. Czwarty, szósty Grudnia y, będą dwie godziny y, kateches, poranna i popołudniowa, i wieczorna. To, to jest ta sama katecheza, tylko powtórzona, żeby się osoby mogły zmieścić, bo ilość y, no, teoretycznie jest ograniczona. Mamy mo możliwość tysiąc osób przyjąć na raz. Y, zobaczymy. Jeśli będzie z tym problem, to jeszcze dodamy oczywiście godzinę, ale to myślę, że to spokojnie wystarczy. Zapisy na stronie Rekolekcjefranciszkańskie.pl y, jeśli ktoś by chciał, to trwają też rekolekcje adwentowe po litewsku na stronie franciszkonej.tv I to chyba tyle, chociaż jeszcze coś chciałem powiedzieć na pewno, ale... A, już wiem. W ostatnim czasie, w ostatnich dniach nie miałem możliwości być na adoracji takiej fizycznej, jakby no normalnie w kościele. I pierwszy raz w życiu uczestniczyłem w adoracji online. No, po prostu modliłem się w domu i muszę powiedzieć, że to jest wielka łaska mieć coś takiego i to też trochę nauczyło mnie, bo, bo ja to robiłem tak trochę na sucho jakby, kiedy robiliśmy adorację, to mówię no robimy, no bo to jest dobre, prawda, wiem, że to jest dobre, ale teraz sam to poczułem, że jest to potrzebne, nie, że to po prostu są osoby, które, które chcą tego więc to, to mi daje też taki zapał, żeby na przyszłość to robić może częściej nawet bo, bo jeśli ja sam tego potrzebuję, no to liczę, że też są osoby, które, które tego pragną, a a, a im większy wybór też te, no, jakby jeden chce adoracji w ciszy, drugi chce adoracji z tego miejsca trzeci chce trochę śpiewu, czwarty jakieś modlitwy więc też chodzi o to, żeby dać możliwość nie? kto co, czego pragnie tego spotkania z Panem Jezusem no to tyle w takim razie bardzo dziękuję za słuchanie za cierpliwość, zapraszam Oczywiście za tydzień yy, daję słowo, może trochę krócej zrobimy. Chociaż to trudno jest zrobić krócej, kiedy, kiedy są teksty po prostu tak niesamowite. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić w najbliższym czasie. Daję słowo przygotowanie, bo, bo teraz naprawdę nie było zupełnie kiedy. Mam nadzieję, że to będzie możliwe. Dziękuję za uwagę. Pokój dobro i dobrego adwentu wam życzę z całego serca.